Cześć, witam was. Postanowiłem dzisiaj zagrać sobie w Mafię Trójkę. W pierwszą część mieliście okazję zobaczyć albo i nie na moim kanale. No i tak pomyślałem sobie, że trzeba to jakoś kontynuować. Still say this is the craziest goddamn thing I ever heard. Using real money to rob the feds. Well, hell man, not like this is our cash. This all came from Skeletta. Besides, peanuts compared to what we're gonna haul out of there. Is everything we need to burn? Yeah, that's it. I grab the keys to the truck, then we can get the fuck out of here. Co również może być ciekawe dla was, albo i nie. Albo może dla was nie ma to znaczenia, ale mam ustawiony tryb trudny jazdy z minimalnym wspomaganiem co do celowania, więc myślę, że będzie hardkorowo. Mam wziąć klucze. Still not sure about leaving him like this. He came through with the truck just like we asked. The grease is part of to make it look good. If you got doubts, I'll take the chance. Co tu się w ogóle? Co tu się dzieje? Aha. Wyniosłem jakiegoś gościa. Może go jednak zostawię. Muszę wyjść jakoś naokoło, chyba tu. Dobra. Mam. Come on, Link, we're burning data. O, zapalić nie chcę. Dobra, mamy tu jakąś opcję samouczka. Nie wiem, czy będzie mi to potrzebne, skoro grałem jedynkę, no, ale małe przypomnienie na pewno nie zaszkodzi. Take it easy, heading to town. We don't need the cops crawling up our asses. Ale fajowy licznik jest na dole. No, to są takie stare samochody, pamiętam. Jakieś takie typowe amerykańskie, które gdzieś miałem okazję zobaczyć u nas w kraju. I rzeczywiście te Cadillaki, wiecie, to wszystko ma rzeczywiście takie właśnie wypasione, cyfrowe. Takie liczniki właśnie jak pod spodem na ekranie. Hell man, I'm a taxpayer. I got the right to know how my money's being spent. Oh, Georgie Marcano pays taxes. Damn right I do. That's how they got Al Capone, and I ain't going to prison for no fucking tax bill. Huh? So, you gonna answer the question or what? Yeah. Dobra, nie będę tak zapierdzielał, skoro on tak mówi, żeby się nie rzucać w oczy. Anyway, we get him onto a medical ship, and this woman walks up. She got a baby in one hand and the leash to a pig in the other. She starts up the ramp and the MP stops her, tells her you can only bring one thing on board. So she tosses the baby into the water. O kurde. Hamulce trochę. The kid starts screaming at the woman. So what the fuck she's thinking? You know what she says to him? She says I can always have another baby. Jesus fucking Christ. Hey man, you ask. Yeah, but I thought you were gonna tell me a story about some gook getting his dick blown off or something. I mean, god damn. It's not a fault. But not like you think. The conditions over there, man. Jesus Christ. One day you're raising cattle, tending your rice. Next day everything bombed flat. You put people up against the wall, they will do anything to survive. That better been one delicious fucking pig. Tak, jestem ciekawy, co mogę się w ogóle spodziewać po trzeciej części. Czy tu nie jest czasem bardziej otwarty świat niż... Kurde. Niż w pierwszej części, gdzie było tak wszystko dość ograniczone, ale... Pamiętam, że bardzo fajnie tam się grało. Co do grafiki, nie jestem pewien, ale ta pierwsza... Jakby odnowiona, tak? To była część, ta Definitive Edition na piątce.
Wyglądała całkiem spoko. Tutaj... czy tu nie jest gorzej graficznie niż w jedynce? Oczywiście, żeby nie było. Wiadomo, że grafika nie jest najważniejszym elementem. Liczy się oczywiście grywalność, cała fabuła w takiej grze. Także zobaczymy, co to będzie dalej. Na takim hardkorowym trybie, jak grałem w jedynkę, to pamiętam, że no... było to dosyć nie lada wyzwanie, bo... przeciwnicy strzelali celnie. Było naprawdę ciężko. Kurde, jak tak jadę po takim mieście... od razu GTA mi się przypomina. Mam nadzieję, że dość szybko... zobaczymy GTA 6. Oczywiście dla tych, co nie wiedzą, pewnie większość z was już wie, że w grudniu ma pojawić się trailer GTA 6, więc wszyscy czekają. Każdy oczywiście chce zobaczyć, jak wspaniała to grafika będzie, jaka będzie różnica, jaki będzie skok graficzny od piątki. I'll just leave it under the seat. Time to see if these forged IDs are worth a fuck. Tu mam wjechać. Chyba. Nie będę się rzucał w oczy, zrobię to zgodnie z przepisami. Nie wiem. Jak... koleś, co ci chodzi? Aha, miałem wjechać po prostu do bramy. Ja tu chciałem parkować. Tak jest, przepustka. No to ja, no co? Some of these fellas might get a little rough with the language and... well, ain't like I never been called nigger before. I know, but I'm just saying, if I go along with it, ain't nothing personal. The only thing I care about is getting our hands on that money. Wysiadka. When I say something about being hot, that's when we make our... mamy wejść do banku. Oh, shit. Now, here we go. Put your IDs up the glass. We're part of the Boeing crew. What the fuck's this shit heel doing here? Affirmative action. You know how it is. Old country is spinning around a goddamn toilet. You can follow me. As for you, go on and grab those bags off the truck. You'll be carrying them to the burning room. Dobra, mamy wziąć pieniądze. Small bills mostly. I'll have Miss Gale call up to your office when we're done. She'll confirm the delivery. Appreciate it. Need to check that scattergun. You packing anything? Still in training. Good. One less goddamn thing for me to worry about. You can pick it up on the way out. Buying rooms down in the cellar. This way. I ain't seen y'all around these parts before. Y'all's over in Georgia for a while. He just got out the service. And my cousin's been trying to get on here for over a year now. Was in the Navy for two tours, got medals falling out of his ass. Government tells him thanks, but no thanks. That's a crock of shit if I ever heard one. Sad day when a God-fearing white man can't get a job, but ain't your nigga who staggers in his hide on the spot.
You bastards better not be playing with each other back there. Fuck you! Christ, look at that. Didn't know y'all held that much gold. Mordia, żeby tak jedną sztabkę sobie pożyczyć, albo jeden woreczek pieniążków. Doesn't make a lick of goddamn sense. Życie byłoby łatwiejsze. Dobra, bo już mi ręce bolą. Gdzie mam to rzucić? Fuck, that's some heat right there. We used to use coal for it, but a year or so back we switched over to oil. Maintains a more consistent flame. Wyeliminować? Mordę. Told him I wasn't interested. I never was neither till I saw this. At least with oil, we don't get soot. Tego też mam zabić? Used to be we'd have a nigga come. Serio? God, that guy was an asshole. We need to move. Wow. Danny and Ellis should be coming up any time now. Give me a second. Tamten nie usłyszy tego? Keep your ass down. I don't want them getting a drop on us. I know what the fuck I'm doing. Mordę jeża. Trzeba ukręcić mu łeb. You know that house we've been renting out? Called over there last night. Told them I wanted to sell it. Told them they needed to be out in 2 weeks. And the man, his name's Here he is! Get him! Chyba mi nie wyszło. Nie! Nie poszło to tak prosto, jak bym chciał. Nie spodziewałem się, że on tak szybko się obróci. Dobra. Mam karabin. I co teraz robimy? Do skarbca? Kurde. Well, I'll be damned. All right, go for it, Godzilla. No i co my tam mamy? Parę złotych będzie chyba, co? O kurde. You triggered the fucking alarm? Shit, I didn't notice this cage was on a different system. All right, we're gonna hold off the guards until Danny's done drilling. Hey, you gonna pull this off? Szykuje się jakiś rozpierdol. Ja to wiem. Mam 12 naboi. Robicie sobie jakieś żarty? L1. Dobra. Ale mu sprzedałem heada. Headshot. Celowanie nie będzie tutaj proste rzeczywiście teraz. Ha!
Oh, fuck. Dobra, ja nie mam czym strzelać, do jasnej. Only way we walk out of here is if we get the weapon stored in that armory. Bust the door open. I'll watch our asses. My old man gonna shit a brick when he hears about this. Fuck! Fuck! Come on, open! No, to wszystko? Kolego, już ci idę pomóc. Potrzebowałem cholernej amunicji. Wyłamywanie zamka. Kurde. Wcale nie takie proste. O kurde. O tak. Czuję, że tu będzie się zaraz działo. A tu jest jakaś apteczka. A, chwila. Moment. A tu w szafce? Nie ma nic. Well, Sammy had men all over the place. One of them worked at a cleaner's and stole the uniforms Georgie Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal. Dobra. Nie będziemy słuchać całej tej historii bez sensu, pa. My tu jesteśmy. Kurde, jak mam to. Zamknij. Dobra, mamy tam jechać, tak? Tu chyba. Okej. So Sammy's doing all right. Ever since we got your telegram about coming home, he's been climbing the walls. What if the plane crashes? What if the train's delayed? What if they call him back? And he goes standing in front of the kitchen window and sip his whiskey like he was expecting to come strolling up the sidewalk. Nothing about me telling you that. I won't. He'll be fine once he sees you. Ever since Mama Hell, you know how he gets. Chyba tutaj. Dobra, chyba mam. Proszę na mnie nie trąbić, bo się zdenerwuję. O tak, o tak. Tryb symulacyjny i od razu ciekawiej się jeździ. Drogi. O, o, glina. Jeśli popełnisz przestępstwo, będziesz się podejrzanie zachowywać lub zamiesz przepisy ruchu drogowego. You remember Marty and Ron Langford? Sure. They moved up to Empire Bay a year or so after you shipped out. Started selling weed. They call and ask me if I want some. I say sure. Free money as far as I'm concerned. Anyhow, a month back, Marty drops me a line and says they're moving into heroin, that they're looking for a partner down around these parts. Can't imagine Sammy was too keen on that. Jeszcze całkiem przepisowo, no. No przyznajcie. Sammy. I ain't said more than three words and he's yelling about the Fed. How we don't need J. Edgar up our asses and what the fuck am I thinking? Selling dope with kids running around the neighborhood. We ain't selling no dope to no children. Like they got any money to begin with. Fucking around aside. I powiem wam, że naprawdę fajnie się tutaj jeździ. W jedynce jeździło się fajnie, tutaj również się jeździ bardzo fajnie. Nie jest to takie kartonowe, takie wiecie, tylko czuć, że to coś tam waży i nie jest wcale tak prosto. Ależ maszyna. I don't know, man. George is a cool cat and all, but heroin ain't the kiddie pool. Come in on it with us. I bet he'd agree to a three-way split. I don't know. I kind of need to lay low a bit, figure some things out. Yeah. All right.
once you get settled in, I was thinking we could go to this new club in the French Ward. Maybe double date it. Who the hell am I gonna go with? Your great aunt Beatrice? Policja tam jedzie. Oh, God! I ever tell you I accidentally saw her without a shirt once? Oof. That woman has the droopiest, nastiest tits I've ever seen. They were like two sacks of potatoes with nothing in them. Yeah, like that was a fucking accident. Hey, man, fuck you. I was damn lucky to walk away from that one. Anyway, you'll go with Regine. Regine? Oh, shit. Believe me, once you see her, you're gonna want to dig right in. Matter of fact. She got half the guys in the hollow sniffing around asking her out. Turns them all down. She's only got eyes for you, Lincoln Clay. Fuck you. Zaparkować ładnie. No, teraz to rozumiem. Dobry, drogie panie. Jakiego chuja się tak patrzycie na nas? Won! Nie znasz mnie. Raszklo. Boy, I send you to bring Lincoln Clay home. Not the big nigga who ate him. Well, shit, old man. I finally went somewhere they knew how to cook. Welcome home, son. How are you? I'll be better once I get some of that shine in me. I always did love corn whiskey. I would like to make a toast. Whisky na kukurydzy? Wiecie, ja piłem w życiu trochę whisky, ale... Ale ja nie wiem, co ja piłem nawet. Ja pier... When Lincoln first told me he was joining the military, I was against it. Too dangerous, I say. Let those people fight their own war, I say. But then I realized Lincoln needed to go out and make his mark. And that's precisely what he did. And so... So proud of you. Paul Lincoln! Bienvenue à la maison! Paul Lincoln! Bienvenue à la maison! Good to see you. You're so good. Nice seeing you, Lincoln. Oh, I kept you in my prayers. Oh, klecha, jakiś klecha. Now who wants to get shit faced? It's hard to explain what it's like coming home from war. Nie, żadnych historii ojców. Nie. Nie mogę tego oglądać. No i tu jesteśmy zajęci akcją. Jesteśmy od brudnej roboty. Co tu? Co to, mój pokój? Playboy? Jakieś dupy? Czasopismo Playboy. Jaki telewizor. A zobaczcie, nawet taki prawdziwy film tam leci, nie? Ale fajnie to zrobili. Fajnie wygląda ten telewizorek. Co tam jest? Co to za dupeczka? Obraz Argasa, Derley Hollow. Połóż się spać. No widzę, że tu... Ja muszę najpierw przeszukać, co tu jest. Dobra, nic ciekawego tu chyba już nie ma. Idziemy w Kimę. Zobaczymy, co będzie dalej. Kurde, w jakimś świętym domu mieszkam. Trochę nora, nie? Te cegły, wszystko. Oh my god. Takie łóżko to ja miałem w wojsku, słuchajcie. I całkiem podobne było. O dziwo było wygodne. Kto był, ten przyzna mi rację, że wojskowe łóżka są wygodne. Gdzie mam teraz iść? Porozmawiaj z samym. Gdzieś pewnie jakoś do góry.
Czy ja coś zwaliłem, bo tam... A mam to gdzieś. We barely have two nickels to rub together, now we're paying for all that food. Jesus Christ! Watch that mouth of yours. We wouldn't be in this mess if you would have listened to me. What mess? Not something you need to worry about, Lincoln. I got it under control. Under control? God damn it, you need to... Boy, I'm not warning you again! Have it your way, old man! Let him be. He needs to cool off. You mind telling me what's got him so riled up? We've been having problems with the Haitians. Z Haitańczykami. Well, truck's all loaded up. I figure we got enough out there for. Should I come back? In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out to some of our needier family. I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, and give you a chance to see the neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? Ah, you know Ellis. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Like I said, I can come back. Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Besides, be good for the two of you to spend some time together. Gone. Those people waiting on their food. Co? Teraz będę jakieś żarcie roznosił. Oh my god, nie. Nie, no na pewno nie będzie taki grzeczny. Zawsze tam coś się kryje za nadrzu. Jadłodajnia, ciepło, serc. Okay. Three-month apprenticeship to start, then the union lets you in. You tell Sammy and Ellis? Not yet. Gonna wait a few days. Didn't want to spring it on them since I just got back. Well, they won't like to hear it, but they'll come around. You need to do what's best for you. Go ahead and start serving those folks. I'll be back. Ojciec, weźmy się do roboty. Podaj gambo. Jeszcze nam żarcie wydawać. Nie, no, nie, no. Nawet w wojsku na kuchni nie praca... A nie, poczekajcie. Miałem jakieś tam dyżury na kuchni, ale to było chujowe, uwierzcie mi. Nie, to jeszcze trzeba było obierać. Boże, tam było kartofli, marchewek, wszystkiego. I na koniec jeszcze, jak już wszystko było zrobione, zjedzone, tą całą wielką stołówkę z... Och, trzeba było to wszystko pozmywać. Nienawidziłem. Nienawidziłem dyżurów na stołówce. To była tak zwana okejka. Kto był w wojsku? Pamięta? Pamięta, na pewno pamięta okejka, jeżeli to była obsługa kuchni. Dobra, czy ja będę długo jeszcze... Mieszał to. No dawaj. Rusz się, dziewczyno. Blessings mine, ma'am. Couple days back and they already got you working? Ah, I'm happy to do it. Means a hell of a lot to all of us. To pani wygląda, jakby nie miała zębów. Nie, nie śmieję się z ludzi, nie. Nie interesuje mnie to w ogóle. Mama takie usta dziwnie palowane chyba. Dobra, nieważne. O, tutaj już całkiem lepiej, prawda? To już... O, dostał zupą. Z dyni. Myślałem, że będą mieli broń, ale nie. Ej, ej! Nic nie widzę. Dobra.
Pasek zdrowia. Odniosłeś poważne wrażenie i masz mazywę. Ukryj się, aby zyskać zdrowie lub użyj zastrzyku adrenaliny. Nie! Chciałem użyć adrenaliny, a podniosłem tego typa. To nie tak miało być. Tak to jest, jak się jeszcze nie wie, nie zna wszystkich funkcji napadzie i zaraz to naprawimy, poczekajcie. No, ale trzeba troszkę czekać, aż się wczytuje. A jeśli na piątce się czeka, to na czwórce ta kamera. Fajnie, fajnie. Nie mam broni. Chyba sobie robicie jaja. No dobra. Jakoś sobie poradziłem bez tego. Diamenty? Co to jest? François Papa Doc Duvalier was elected. You and Father James done already? We got jumped by the Haitians. It's time you level with me. Tell me what's really going on. Co w ogóle w tym woreczku za gówno było? I suppose it is. Nie miałem nawet cholernego pistoletu, tak być nie może dłużej. Ojcze! Potrzebuję kurwa jakiegoś gnata, jak idę na akcję, czy to dziwne? Then those bastards on Velour started going after the lottery. How much money are we talking about? How much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. Jesus Christ. Whoa. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Let me worry about Sal. He and I go way back. But this thing with the Haitians... Hajtańczycy. Boże, te nazwy. Hajtańczycy. Razem mi się kojarzy z Humankind i z tymi wszystkimi plemionami. Back in the 20s, folks used to pull salt out of the bayou. They built themselves a little shanty town. When the depression hit, they abandoned it. That's the only place this could have come from. We're gonna need guns and ammo. No właśnie, broń i amunicja, broń i amunicja. Zapisz sobie. But do it away from here. No sense tipping anybody off. Or we could sweep the hollow, track down and kill every last one of those cocksuckers, then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Takie słowa. Once we eliminate whoever's running the show, the rest of them will go down on their own. Trust me. Zazwyczaj tak jest. Jak wyeliminuje się głowę, to żołnierze mają słabe morale, tak? Do not ever underestimate them. No, czasem i tak bywa. No i mamy kolejną misję. No dawaj, dawaj. Co to jest? What the fuck? Last thing they're gonna expect is an attack from the water. You head back round to the row. Stay with the car. I'll meet you over there when this is done. Hope you know what you're doing. Trust me, Ellis. Here in a bit, this'll all be behind us. Popłyń do przystani. No! Dawaj, kolego. Och. Tak w butach we wszystkim, ja pierdolę.
Oh, fuck. No skradanie, skradanie, to ja wiem. Jakoś może się nam uda. Papa Legba, open the gate for me. Atebon Legba. Mamy Gnata. Nie, na początku nie będę robił zadymy, bo wiadomo. Dobry komandos zawsze radzi sobie tak, aby było cicho. Tamten się patrzy w tę stronę, to niedobrze. Niedobrze. Idź sobie, dziadu. On będzie patrzał w tamto. On nie zobaczy, że on tam leży? Serio. Ślepy dziadu. A jak ja tu wejdę? Cholera. Właśnie. Automat SG? Aha, to to co mamy, dobra. To ten pistolet tak się nazywa. Gwizdanie? Oh, Makanu. Ask him to come down on us. The fuck? Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł. A tamten tego nie... No, serio? Tyle strzałów? 2-21 i koniec akcji stealth. Ja myślałem, że... Ten jeden przyjdzie tutaj, a tamten drugi może pójdzie gdzie indziej, ale... Niestety tak się nie stało. Ło, ale 5 strzałów tylko mam. Dobra, tak patrzę, że mi tu czasem ktoś nie zaszedł. Czy ten płot się psuje? To musiało boleć. Nie! Niewiele brakowało. No tak to jest, jak się... Ma wyłączony. Tam ktoś jest. Tak? Nie, to lampa. Amunicja? Nie mam. Don't think about it. Shoot him.
Weź, gościu. Kto tu jeszcze strzela? Tam na górze. Tak jest, strzelam dobrze, gnoju. Gdzie on? Wyłaś. Głupi dziadu, już dawno tam mnie nie ma. Gdzie ten zasraniec? O, nieładnie, tam... Tam ktoś ma... Ile mi zostało? Dobra, mam jeszcze 9. No. Ale cwaniaki strzelają przez te. Au! Niedobrze. Gwizdam, żeby tu przyszli. Dobra, kończy mi się amunicja. To nie jest dobre. Macie słabego cela. Au. Pasek zdrowia, no. Gdzie ten gościu strzela? Jaki głupek. Jaki głąb. Jak ja mam go... O pierdzielony gnoju. O-o. Ile tych gnoi tu jeszcze jest? Come on! Today's the day you die. You won't let me move. Got you now. Dobra, ile mam amunicji? Chyba na full. Kurde, jakbym miał ze strzelby, to bym się cieszył. O, mam do strzelby, dostałem.
Wiedziałem, że gną. Should have killed me when you had the chance, asshole. First I kill you. You're a useless old man. No i co? Coś mówiłeś, że chciałeś mnie zabić? Nie, mamy gnoja. Fuck you. You made a big mistake going after the hollow. The man you're talking about took me in when I had nowhere else to go. You are no better than him. Ooh. W sumie się nie męczył, ale to... Trzeba jednak potrafić takie rzeczy. Co do cholery? O, ona też go jednak nie lubi. Take it easy. Take it easy. Take it easy. He kept me in there, locked in there, day and night. Beat me, use me. I killed you, motherfucker. You and your entire goddamn family. He's dead. He's dead. He can't hurt you anymore. It's over. 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 This is never going to be over. Jak nigdy. Wykończymy ich wszystkich. Kobieto, co ty myślisz, z kim ty tu kurwa gadasz? Ja tu jestem poważny mafiozo. Fucking Haitians. A raczej tak. Co tu się... chcą mnie zabić. Jezu Chryste. Gdzie tu jest? Jakiś ołtarz. Kurwa, krzyża nie ma. Nie, jest. O, to jakiś taki... Z tych niedobrych, gdzie można kogoś przekląć. O, fuck. Co to jest? Dobra, chciałem też im rzucić i gówno z tego wyszło. Cholera. Dalszą odległość. Ciężko z tego karabinu. Nieładnie tu podchodzić. I mam tu jeszcze strzałów 3. No, słuchajcie, no nie jest łatwo. Tryb trudny, symulacyjny. No dawaj, wyłaź. Kurde, co tu mamy? Tu nie mamy amunicji. Podejdziemy tutaj. Tu mnie nie trafią. Chciałem pozbierać trochę ammo. Firebomb!
Aha, te głąby tam strzelają. Dobrze, że nie wiedzą. Oh shit. Tak jest, zabijam was, śmiecie. Sam się podpalił. Brawo, brawo ty. Chyba już wszyscy, co? Czy tam jeszcze gdzieś jeden? Tamten się zwija z bólu. A ty łach. Suki. Got you. Gij. Aha, oni teraz nie wiedzą, gdzie ja jestem, tak? O, to się teraz może zabawimy troszkę. Jak mnie wyzywa? O ty gnoju. Urwę ci łeb i nasram do szyi. Jak on mógł mnie tu widzieć? Zara, chwila. Thank Christ he's gone. A tego się nie spodziewałeś. Idę po was. Ten zeszedł tutaj na dół. Got a body here. He gone? Let's pick a new spot. Niech ktoś tu przyjdzie. Pieprzone łajdaki. A tutaj ktoś łazi na górze? On tam był, nie? Dobra, ogólnie to cholernie trudną pozycję sobie wziąłem. Let me at this fucker. Aha. Follow me, y'all. Amunicja, amunicja. Nie ma. Dobrze. Looks like he's gone. Motherfuckers making this interesting now. No excuses. Tear this place apart. Take a cover. No,
Everybody get behind me. Wybrnęłem, ale... Oh, fuck. To była akcja samobójcza. A tam gdzieś karabin był. Gdzie to było? 27 strzałów, zawsze coś. Gdzie ten pieprzony gnojek? That must have fucking caught some sense. Jesteśmy blisko wyjścia, ale też jesteśmy blisko naszego czasu odcinka. Słuchajcie, godzinka zleciała. Oh shit! Gdzie to jest, czy jest jakiś pajac? Nie męcz się, chłopie. No, spieprzamy stąd. Mam nadzieję, że dojadę tam żywy. Niekoniecznie. Może tak się stać. Wol, poszedł bokiem. No co, czas się nam powoli kończy. Ja mam nadzieję, że zaciekawił was tutaj ten premierowy odcinek Mafii 3 i że będziemy dalej razem przemierzać ten świat. Jezus, uwaga! Nie wiem, czy zdążę tam dojechać. Staram się, robię co mogę. Oprócz Mafii na moim kanale pojawią się niebawem również nowe gry. Nie będę zdradzał wam na razie szczegółów, no ale czasowo dobiegamy już dzisiaj końca, więc widzimy się w następnym odcinku Mafii. Sam jestem ciekawy, co będzie dalej, no ale ja już wam dzisiaj dziękuję za oglądanie. I najważniej dziękuję wam za wszystkie subskrypcje. Dzięki i do następnego. Hej!